Znajdujemy się w piwnicy Żagańskiego Pałacu Kultury przed drzwiami pracowni grupy artystycznej. Chciałbym Państwu pokazać przez uchylone drzwi, jak przebiegają przygotowania do wystawy Escape 20 pani Jagody Zwiernik. Otwarcie wystawy planowaliśmy w Realu na 11 listopada, jednak rzeczywistość kolejny raz nas zaskoczyła i wymusiła przeniesienie jej do świata wirtualnego. Podglądnijmy, jak osobiście autorka przygotowuje swoje prace. Zatem zapraszam. Chodźcie, chodźcie. Powiem ostatnie przygotowania do mojej wystawy Escape 20. Mam już tutaj do przygotowania dwie prace, które też znajdą się na mojej wystawie. I przede wszystkim chciałam Was zaprosić na tę wystawę Escape 20. Mówi ona o tym, jak na nasze życie wpłynęła pandemia, izolacja społeczna i jak możemy sobie radzić w tych trudnych czasach pandemicznych. I od razu chciałam Was zaprosić do takiego mojego pomysłu, w którym może brać udział każdy z Was. Chodzi o to, żebyście napisali o tym, jak dotyka Was ta pandemia, co myślicie lokalnie, globalnie, co przeżywacie, ale przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę na to, czy możemy coś zmienić. Może warto zainteresować się naszymi bliskimi bardziej, zadzwonić do cioci, z którą nie rozmawialiśmy 20 lat, zainteresować się co u sąsiadki. Słuchajcie, możemy zrobić coś dobrego, możemy przekształcić tą rzeczywistość, w której teraz żyjemy, a rezultaty tego całego projektu będziecie mogli zobaczyć na finisarzu, który odbędzie się 13 lutego 2021 roku. Serdecznie naprawdę Was wszystkich zapraszam. Do zobaczenia, mam nadzieję.